zdarzyło się Światowej Organizacji Zdrowia ostatnio. Proszę Państwa, i następny temat oczywiście aktualności dnia. Podatek od hipermarketów będzie miał dwie stawki, jak słyszymy, 0,8% i 1,4% oraz 17 milionów złotych kwoty wolnej od podatku. Jak to rozumieć? Ten komunikat, naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju. Witamy serdecznie, panie doktorze. Tak, czyli tak z polskiego na nasze, to 0,8% to jest dla kogo? Dla małych sklepów? Dla średnich. Dla średnich. Dla średnich. Małych ma obowiązywać ta kwota wolna, o której ojciec już wspomniał, i to jest pierwszy próg podatkowy, o którym się często zapomina, bo zwykle progi kojarzymy z konkretnymi stawkami podatku. Tymczasem kwota wolna to też jest próg podatkowy, więc mamy tutaj do czynienia z progresją, w której przeciwnicy tego podatku widzą argument ewentualnie dla Komisji Europejskiej do kolejnego ataku na nasz kraj, na pomysły obecnego rządu. Ja bym jednak aż tak bardzo tutaj zdaniem ewentualnie Brukseli czy innych czynników ponadnarodowych się nie przejmował, bo najwyższy, może nam się podobać lub nie, ale najwyższy akt dzisiaj regulujący zasady funkcjonowania Unii Europejskiej to jest traktat lizboński w swoich artykułach od 3 do 6 i jasno pozycjonuje politykę fiskalną wyłącznie w kompetencjach rządów państw narodowych. Więc nie jest to kompetencja oddana Brukseli, Strasburgowi czy Luksemburgowi. Nie jest to kompetencja współdzielona z organami czy instytucjami europejskimi. Jest to, jak mówię, wyłączna kompetencja rządów poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak uzupełniając zestaw najważniejszych informacji, żeby słuchacze mieli możliwość pełen obraz sytuacji, która już za chwilę nastąpi i nas wszystkich będzie dotyczyła, mogli zbudować, to powiem, że podatek ten ma zgodnie z zapowiedziami resortu finansów wejść w życie od 1 lipca, a więc będzie obowiązywał przez równo połowę, tę drugą roku bieżącego. Z tego tytułu właśnie w roku 2016 łącznie do budżetu państwa ma wpłynąć okrągły 1 mld zł. Takie są założenia. No i z takich rzeczy, które chciałbym podkreślić, to myślę, że powiem pewną kwestię niepopularną, albo taką, na której wypowiedzenia, na której wypowiedzenia zdobyliby się politycy, wcale mi się nie dziwię. Otóż opowiem o prawdziwym celu, jaki moim zdaniem należy i podstaw tego podatku i planów jego wprowadzenia. Tym celem było nie tyle dyskryminacja kapitału zagranicznego, który dominował duży handel w Polsce, ale wyrównanie boiska, na którym toczy się gra rynkowa w handlu zewnętrznym pomiędzy małymi i średnimi, których jest bardzo dużo firm o polskim kapitale, a tymi wielkimi, które dzisiaj nasz handel ten właśnie największy dominowały, a które są niemal wyłącznie firmami z kapitałem, jak powiedziałem, obcym, zagranicznym. I tu można się spierać oczywiście, i to są spory bardziej teoretyczne niż praktyczne, czy kapitał ma narodowość, czy nie ma. Kapitał oczywiście nie ma narodowości, bo nie ma osobowości, ale kapitał ma właściciela, a właściciel jest zawsze osobą konkretną, o konkretnym pochodzeniu, z konkretnym obywatelstwem czy narodowością. Na czym polegało to nierówne boisko obowiązujące do tej pory? Ano na tym, że polskie firmy w przeciwieństwie do zagranicznych, nie tylko w handlu, ale i w innych branżach, nie mają możliwości optymalizacji podatkowej transgranicznej, to znaczy takiej, dzięki której w ramach funkcjonowania w różnych holdingach, koncernach, korporacjach ponadnarodowych poszczególne firmy wchodzące w skład tychże grup mogły wymieniać się umiejętnie kosztami i przychodami tak,
by w kraju danym, na przykład w Polsce, podatku nie płacić, zapłacić go bardzo mało, a bywały takie przypadki, że polski budżet, a więc my wszyscy, wkładaliśmy się na zwrot podatków dla tych wielkich firm funkcjonujących w branży handlu detalicznego. Reasumując i wracając do mojej najważniejszej konkluzji dotyczącej celu wprowadzenia tego podatku, chodziło o to, żeby dobrać kryteria tak, aby uniknąć wskazywania na podział kapitał polski i kapitał niepolski, bo tego na pewno by nam Komisja Europejska zrobić nie pozwoliła. Chodziło o to, by kryteria, jak mówię, dopasować do takiego właśnie podziału na polski i niepolski kapitał. Stąd progresja, a więc podział na małych, średnich, dużych przedsiębiorców. Stąd na przykład pominięcie w tej przygotowywanej ustawie, którą za chwilą, mam nadzieję, poznamy dokładnie, sklepów internetowych, wśród których bardzo wiele to są polskie firmy, właśnie startupy takie, które zaczynają niemal od zera, od jednego komputera i jakiegoś magazynu w garażu czy komórce lokatorskiej. Stąd mamy inne kryteria, takie jak wyłączenia obowiązywania tego podatku, ale już nie podmiotowe w przypadku sklepów, a bardziej przedmiotowe, to jest dotyczące asortymentu. I tak będą z tego podatku wyłączone towary strategiczne, jak woda, węgiel czy gaz, będą wyłączone towary medyczne, a będą też wyłączone towary tak zwanego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a więc żywność dla niemowląt, też glutenowców, osób, które przebywają na diecie, etc. To jedno z najważniejszych założeń. Ja oczywiście nie uczestniczyłem w pracach nad projektem tej ustawy. Nie dziwię się, że one tyle trwały, bo rzecz nie należała do najprostszych, żeby dobrze dopasować kryteria. Nie mówiąc wprost, o co tak naprawdę chodzi, czyli nie dzieląc na polskie i niepolskie sklepy i sieci handlowe. Ale ufam, że konsultacje mogliśmy to obserwować za pośrednictwem środków masowego przekazu, że konsultacje były szerokie, były dogłębne, były powołane w parlamencie, nie tylko w Ministerstwie Finansów, ale również w parlamencie, w Sejmie. Specjalny zespół pod przewodnictwem posła Abramowicza, który sam podczynił środowiska kupieckiego, tak się składa, że jesteśmy z jednego miasta Białej Podlaski, więc wierzę, że ten projekt jest dobrze przygotowany. Co nie znaczy, że nie należy po jego wprowadzeniu ściśle i na bieżąco od pierwszego dnia funkcjonowania tego nowego podatku monitorować i sprawdzać jego skutków, bo będzie to pewnego rodzaju eksperyment, ojcze. Będzie to eksperyment, który też być może na najbliższej przyszłości doprowadzi do wniosku, że należy przejść do stosowania podatku dochodowego od firm na podatek obrotowy, który jest prostszy, ma oczywiście minusy, bo nie uwzględnia marży, a więc rentowności danego przedsiębiorstwa, ale ma więcej, moim zdaniem, jednak plusów. Co do tego zobaczymy. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to taka, że po wprowadzeniu tego podatku nadejdzie, moim zdaniem, najwyższy czas, bo to przecież kolejny podatek, który rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza w Polsce, na obniżenie obciążeń podatkowych ogółem. I w tym przypadku szedłbym w kierunku obniżenia obciążeń pracy, bo to praca ludzka, nie przede wszystkim kapitał, nie inne czynniki produkcji czy wytwórczości, ale praca ludzka jest fundamentem bogacenia się społeczeństw, nas wszystkich indywidualnie, to ona jest źródłem tego wszystkiego, z czego później żyjemy. A więc przed nami już na sam koniec kolejna bitwa albo nawet wojna o handel pomiędzy polskimi a właśnie, a kim są konsumenci, ci, którzy kupują, większość, prawda, społeczeństwa, przecież, czyli to jest tak, że Polska jest wyrównane, szanse są wyrównane i teraz kupujący będą tymi zawodnikami, którzy będą wybierać albo wielkie hipermarkety, albo te drobne sklepy i teraz pytanie, jak się zachowają te wielkie hipermarkety, czy mogą się wycofać z rynku, jak pan uważa, to zobaczymy, prawda? Obserwując to, co dzieje się na polskiej branży, w sektorze handlu detalicznego, nie spodziewam się, by zagraniczne sieci z naszego kraju się wycofywały. Po pierwsze dlatego, że
widać nawet jeżdżąc po ulicach, jak wiele inwestują w kolejne swoje placówki, a przecież plany wprowadzenia tego podatku, tak zwanego podatku od hipermarketów, są znane przynajmniej od kampanii wyborczej, która zaczęła się prawie rok temu, ubiegłorocznej. Polska jest dużym rynkiem, Polska jest rynkiem atrakcyjnym, więc ucieczki od nas kapitału zagranicznego z sektora, jak mówię, handlu detalicznego, ja się nie obawiam. Myślę, że jeśli chodzi o wybory konsumentów, to sytuacja zmieni się o tyle, że względnie w porównaniu ze sobą ceny w małych sklepach, które będą płaciły mniejszy podatek, a dużych, które zapłacą go trochę więcej, będą bardziej wyrównane na korzyść w porównaniu z sytuacją dzisiejszą właśnie sklepów mniejszych. Te wojny o handel, jeszcze do tego sformułowania na momencie wrócę, są naszą specjalnością, czy specyfiką naszej rzeczywistości. Mieliśmy przed wojną, taką przed II wojną światową, taką bitwę o handel pod hasłem swój do swego i po swoje. To był pozytywny przejaw samoorganizacji polskiego społeczeństwa i polskich przedsiębiorców. Mieliśmy po wojnie odwrotnie, w postaci bitwy o handel, atak na polską prywatną przedsiębiorczość przeprowadzony przez władze komunistyczne, zwłaszcza Hilarego Mincza. No i teraz będziemy mieli taką trzecią odsłonę tejże bitwy o handel. Mam nadzieję, że z dobrymi skutkami. Myślę, że z dobrymi skutkami, ale jak mówię, monitorować, ewentualnie wprowadzać korekty i wyciągać wnioski na pewno będzie trzeba od pierwszego dnia, czyli prawdopodobnie już lipca. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za wytłumaczenie nam tych niuansów bardzo ważnych, tak na język polski. Pozdrawiamy serdecznie. Bóg zapłać. Dziękujemy. Doktor Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju, był naszym gościem. I to wszystkie tematy w tej części audycji Aktualności Dnia. Za chwilę już zapraszamy na serwis informacyjny. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z Polsek, Bóg nazywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z Polsek, Bóg praw wzywa. W Sejmie powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zorganizowały je PO, Nowoczesna i PSL. W rozmowach wezwą też udział przedstawiciele PiS-u i Kukiz15. Do tej pory z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyły się już dwa spotkania dotyczące rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z nich nie uczestniczyła opozycja. Problemem Trybunału Konstytucyjnego zajmuje się także prezydencki zespół ekspertów. Poseł Maciej Małecki, który jest wysłannikiem PiS-u na rozmowy z opozycją, liczy, że dziś usłyszy konstruktywne propozycje. Liczę na to, że na stole pojawią się propozycje nowych rozwiązań, kompromisowych rozwiązań, takich, które do tej pory nie padały w debacie publicznej. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość od wielu miesięcy przedstawiało szereg propozycji rozwiązania politycznego problemu wokół Trybunału Konstytucyjnego i skoro opozycja organizuje spotkanie, zaprasza na to spotkanie, to liczę, że ma konkretną propozycję, że to spotkanie będzie toczyło się wokół konkretów. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest
wciąż wyciągnięta ręka do kompromisu. Liczę, że ta ręka nie będzie odtrącana. Zależy nam na tym, żeby spór polityczny rozwiązać, ale podkreślam, prawo Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy rozwiązać w polskim Sejmie. W Warszawie rozpoczynają się równolegle rozmowy premier Beaty Szydło z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Na spotkaniu mają być przedyskutowane możliwe rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Niewykluczone, że jutro wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zda komisarzom relacje ze swych rozmów w Polsce na temat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt noweli ustawy hazardowej. Przewiduje on m.in. zasady blokowania płatności dla firm oferujących nielegalny hazard w internecie oraz umożliwienie gry w pokera poza kasynami. Rozwiązania mają zmniejszyć zjawisko szarej strefy w grach hazardowych oraz zabezpieczyć graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Prawo do oferowania gier na automatach poza kasynami gier ma być objęte monopolem państwa wykonywanym przez wskazany podmiot. Gry na automatach będą dozwolone wyłącznie w wydzielonych miejscach, pod stałą kontrolą oraz będą niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Projekt zaostrza sankcje grożące za naruszenie ustawy o grach hazardowych. Poseł Arkadiusz Mularczyk wskazał na potrzebę przyjęcia odpowiednich rozwiązań prawnych w tej kwestii. Dlatego, że w ostatnich latach widzimy, że jest to obszar bardzo często zahaczający o szarą strefę, gdzie krążą bardzo duże środki finansowe, często nieopodatkowane, gdzie do tego hazardu wciągane są często młode osoby. Cały ten biznes funkcjonuje gdzieś na pograniczu prawa. Dlatego bardzo dobrze, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy hazardowej, ponieważ mam nadzieję, że pozwoli to na wyjście z obiegu tego pieniądza z szarej strefy, że te środki, które zarabiają osoby trudniące się tą branżą hazardową, będą z podatku wpływały do budżetu państwa. Natomiast ucywilizowanie tego biznesu powoduje, że nie będzie on wciągał młodych. Projekt trafił już do konsultacji międzyresortowych. Dokument zakłada, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Procedura przyjęcia nowelizacji będzie bowiem zawierać etap notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Dziś obchodzimy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Z tej okazji o godzinie 18 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie sprawowana będzie msza święta. Następnie zaplanowano prelekcję na temat wkładu Kościoła w Polsce w poznanie Chin. Poprowadzi ją siostra Weronika Maria Klebba ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnicy Ducha Świętego. Jak informuje nasz dziennik, Chiny to kraj, w którym dochodzi do największej liczby prześladowań wyznawców Chrystusa. Są oni oskarżeni m.in. o to, że podważają rząd partii komunistycznej. Za publiczne wyznanie wiary niejednokrotnie są piętnowani. Grozi im nawet śmierć. Siostra Weronika Maria Klebba ze stowarzyszenia Synikum imienia Michała Bojma mówi, że katolików w Chinach jest wciąż mniej niż 1%. W kościele katolickim w Chinach można mówić o istnieniu tak zwanych dwóch nurtów. Takiego sformułowania używał kardynał Ferdynand Filoni. Jeden nurt jest to nurt oficjalny, czyli ci, którzy ze względu na wymogi, restrykcje ze strony rządu państwa zgodzili się na minimalną współpracę i na oficjalne zarejestrowanie swoich wspólnot. Drugi nurt to nurt nieoficjalny, czyli ci, którzy na zarejestrowanie swoich wspólnot i poszczególnych osób im przewodzących się nie zgodzili. Jedni i drudzy doznają różnego rodzaju ograniczeń, swobód, wolności, działania. Jednocześnie Kościół katolicki w Chinach jest kościołem, który wciąż dba o rozwój wiary, o ogłoszenie Ewangelii, o pozyskiwanie nowych członków. Ojciec Święty Franciszek w minioną niedzielę przypomniał, że dziś obchodzimy uroczystość Matki Bożej z Szeszan, która jest dniem jedności z katolikami w Chinach. Papież zaapelował o krzewienie autentycznej kultury spotkania i zgody w całym społeczeństwie chińskim. Niech w tym roku miłosierdzie chińscy katolicy razem z tymi, którzy należą do innych szlachetnych tradycji religijnych, mogą stać się konkretnym znakiem miłosierdzia i pojednania, mówił ojciec święty Franciszek. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., podała komisja w komunikacie. Michał Krupiński, prezesem PZU S.A., został 19 stycznia tego roku. Wybrała go wtedy Rada Nadzorcza Spółki. Urodzony w 1981 roku Krupiński został najmłodszym prezesem PZU w historii. W przeszłości w latach 2006-2007 był wiceministrem skarbu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza
Kasprowicza i Jarosława Kaczyńskiego. Miał wówczas 25 lat i był najmłodszym wiceministrem. Skarb Państwa ma obecnie ponad 34% akcji w PZU S.A. 5% ma Aviva, OFE, a ponad 60% pozostali akcjonariusze. To były wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych o godzinie 18.15 na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam podejmiemy temat rola filozofii i mądrości w edukacji. Gościć będziemy księdza Łukasza Kadzińskiego, pana profesora Artura Andrzejuka i pana doktora Andrzeja Mazana. Z tymi samymi gośćmi w audycji dla małżonków i rodziców o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmawiać będziemy na temat, jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci. Serdecznie zapraszamy. Mamy już 13 minut po 14. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Chcemy przesyłać SMS-y pod numer 72 151. Wysłanie jednej wiadomości kosztuje 2 zł 46 groszy brutto. A nagrodą jest dwuosobowy voucher na weekendowy rejs po Mazurach o wartości 500 zł. 72 151. Czekamy. Jedynka w pracy. Także starczy na dzisiaj, proszę Państwa.